Gmina Dźwierzuty dzięki dofinansowaniu z konkursu Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla utworzy park terapeutyczny przy drodze prowadzącej w kierunku Szczytna. Ma on pomóc wrócić do aktywności fizycznej osobom z chorobami przewlekłymi czy po przebytym zakażeniu koronawirusem. Dodatkowo ma służyć seniorom, a także mieszkańcom, którzy doświadczyli długotrwałego odosobnienia. Inwestycja będzie kosztować 25 tysięcy złotych. Wymyśliliśmy taką ideę i koncepcję, aby pomóc mieszkańcom wrócić do normalności, aby mogli się spotykać ze sobą, zacząć normalnie funkcjonować, tak jak było za czasów przed pandemią. Będzie to park przeznaczony dla każdego, dla wszystkich rodzin mieszkających w sołectwie Dźwierzuty, a także gości nas odwiedzających. W parku powstanie boisko do gry w piłkę nożną i siatkową, ścieżka cardio z przeszkodami oraz ścieżki sensoryczne. Całość dopełnią ławki oraz tablice informacyjne. Ważnym elementem będzie roślinność, która będzie pełniła funkcję terapeutyczną. Mamy nadzieję, że poprzez aktywność fizyczną, poprzez nasadzenia ludzie odzyskają spokój wewnętrzny, harmonię, powrócą do pełni sił i zdrowia. Park ma zostać oddany do użytku jesienią. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv